Idziemy sobie właśnie szlakiem na feratkę Faustu Susati, ponoć bardzo łatwa, ale widokowa. A potem chcemy wejść na szczyt Chimacapi. Tutaj jest nasza ekipa cudowna. Niektórzy zmieniają spodnie. O, widzę właśnie. Sprytnie. Miejmy nadzieję, że tym razem nie pobłądziliśmy. Idziemy wszyscy dobrze. No to sobie tuptamy powoli. Ania i tak nas dogoni. Trzeba było wstać dzisiaj o 5:40. No, nie czuję się super wyspana, zwłaszcza, że wczoraj całą noc jechaliśmy autem. A potem jeszcze zrobiliśmy taką mocną feratę, mocne C. Ale miejmy nadzieję, że sprawnie pójdzie dzisiaj. Łatwa feratka, odpoczynkowa. Mamy nadzieję, że nie złapie nas deszcz. I z tego właśnie względu trzeba było tak wcześnie wstać. Bo po południu mają być burze. Jakie ładne skałki. Jesteśmy nad gardą, proszę Państwa. Lepsze, zdecydowanie. To jest ten bunkier, co Rox mówiła, że jest. A kam mówisz, że jakiś pan z browarami tutaj sobie zamieszkuje? Wiesz, duże kłazy, małe nóżki będą wolniej szły. Mówię, co? Chodzimy na Ferrati Fausto Susati, właściwie to już jesteśmy na jej kawałek, chociaż taka przerywana ta lina. Na dole trochę jej było, później trochę szlaku przez las i teraz jest znowu. No ale widoki mamy piękne. Widać miasteczko, ładnie. Tutaj mamy całe jeziorko Garda. W sumie nie całe, ale no widać go kawałek. Riva del Garda się schowa tam. Tam mamy masyw Monte Baldo, na który bardzo chciałam pójść. Czyli najwyższe tutaj pasmo około gardy. No a my idziemy teraz do góry, tam taką łatwą feratką AB. Dzisiaj lajtóweczka, po południu ma padać, więc jesteśmy wcześniej. No i ciśniemy. Tam przewodnik prowadzi. Tam jest jakaś hacjenda. Dużo hacjend. Widokowy. Tutaj mamy taki piękny widok na całe Riva del Garda. Tam w ogóle na środku miasteczka jest też taka ogromna skała. Fajnie to wygląda. I tak stateczki pływają. Przed chwilą parę kropli deszczu nam spadło, ale na razie nie ma tragedii. Burza nie przyszła. Nie wygląda, jakby miała przyjść w przeciągu następnej godziny, więc mamy jeszcze szansę. Sprawdźmy. Wow. Przepaść. Wow, no. Ładnie. Podejdź bliżej. Ładnie.
i mamy szczytki Chima Kapi. Dotarliśmy. Krótka przerwa na popas. Jacyś ludzie siedzą, zobacz Kam, kojarzysz ich? To nie ludzie, to wilki. Mogą zginąć. Are you talking to me? Widziałem tego. Co zobowiązuje? Bo ją włączyłam. Włączyłaś? No. Czyli kręcisz? Tak. Chciałam wiedzieć. A jak wyłączasz, to też robi pipi? Robi więcej pipi. Robi ui. Wchodzimy właśnie ze szczytu Chima Kapi. Takie mamy widoczki. Idziemy teraz na szczyt Chima Roka, który myślimy, że jest tym szczytem. Albo ewentualnie troszeczkę niżej, ale tam chyba prowadzi feratka, także niedługo tam będziemy. Trochę nam się pogoda ładniejsza zrobiła, już nie kropi, bo parę kropi spadło, także mamy nadzieję, że będzie ładnie, jeszcze wytrzyma trochę. Nawet Monte Baldo się odsłoniły teraz. Jakie chmury z Monte Baldo przyszły do nas. Baldo? Ja bym z takiego Baldo zrobił. Pajęczyny są najgorsze. Takie piękne skały przed nami. Tamta góra cudowna. Ciekawe jak się nazywa. Taki spacer. Piękny. Piękny w okolicznościach. Mamy dziś 8 września 2024. Idziemy teraz na Chima Roka z Chima Kapi. Via Ferrata Moletti. Jakie przejście. No zaraz, bo idziemy. Poganiają. Nie wybijałem dziwny laserowy. Dobra, to chyba jednak był ten tunel, co widziałam na filmie. To łóweczki by się przydały. Ale mam jedną. A ja widzę w ciemności. W cieniu, nie? Idziemy dalej, teraz weszliśmy na feratę. Jak ona się nazywa? Mario Folletti. Mario Folletti, też AB, czy tam B. I ciśniemy dalej w kierunku szczytu Chima Roka. Trochę zabłądziliśmy w jednym z tuneli. Po prostu chcieliśmy urozmaicić sobie trasę, o może tak. Ale na szczęście filmiki na YouTubie pomagają. Pozdrawiamy pana z YouTube'a, nie wiem jak ma na imię. I tak, i poszliśmy dzięki temu dobrze. I okazało się, że tamto, które pokazywałam, to wcale nie był szczyt Chima Roka, tylko teraz obchodzimy go jakby z lewej strony. A nasz szczyt jest dopiero gdzieś przed nami. Takie piękne skały mamy tutaj. Dookoła śliczne widoki. Tam na samym dole gdzieś nasze auto jest. Na samym dole. Tam jest opuszczona chatka w ogóle. Ludzie. O, właśnie zakończyliśmy feratę Mario Folletti. Teraz kawałek trekkingu w dół. Mamy tam jakieś ala schronisko. Tu był taki ostatni, najbardziej newralgiczny kawałek. Trzeba uważać na stopy. I tam kuchnia nawet jest. Chcemy sobie coś ugotować? O, taki fajny biwak. Tutaj można się zatrzymać.
jest nawet duży stół na imprezę. No to patrz, jak będzie lało, to możemy się tutaj schować. Sama nie wiem. Nie do picia. Daw! Patrz. A ty mi. Piękny widoczek mamy. Chodzimy na Ciemerokę. I właśnie mamy pierwsze przejście takie. O, to jak tutaj widać. To chyba tu widziałam tą drabinę. Już tylko. Uch! Dla wysoludów, no. Jakie przejście. Uwaga na głowę, tutaj uwaga na głowę. Chyba ten dobra. Serio? Boimy, a tu tunel mamy. Nie wiem, czy nie do jakiejś dziury tutaj idziemy. No nieźle. To chyba nie tu. Nie, jak nie? No nie. No to na pewno tu? Tam była chyba kiedyś drabina. No i moi mili Państwo, dotarliśmy na szczyt. Spadło nam parę kropli, a teraz o dziwo przestało. Mamy taki ładny krzyż tutaj na szczycie. Jesteśmy na 1090, a czuję się zmuchana prawie jak w Tatrach. Jakoś tak od poziomu tego jeziora wejść te 1000 metrów w górę dało w kość. Helikopter lata nad szczytami. Całe Monte Baldo jest w chmurach, więc no.